Siemanko, z tej strony Norbert, witam was w kolejnym odcinku Budgra News. Zapraszam do oglądania. Na wstępie chcę wam tylko polecić aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. I dzisiaj na przykład mogliśmy dostać fajne powiadomienia. Już wam pokazuję jakie, na przykład tutaj Adidasy ZX2K 4D za 314 zł, co jest według mnie mega niską ceną. Co prawda tutaj został ostatni rozmiar, ale mimo wszystko komuś się poszczęściło i je kupił. Inne ciekawe buty, które na przykład dzisiaj były tutaj udostępnione, to Nike Air Zoom Type za 259 zł. To też bardzo wygodny model przede wszystkim. I dosyć futurystycznie wyglądający, bardzo wpasowuje się w aktualne trendy, więc też warty polecenia. On był dostępny w ogóle w kilku kolorystykach, w równie dobrych cenach. No i taki ostatni model, który według mnie najbardziej był warty dzisiaj uwagi, to Nike Space Hippie 04, które były za 219 zł. Są to buty, które są wykonane w części z materiałów pochodzących z recyklingu i naprawdę kupić je za taką cenę mega warto. Tak więc warto posiadać aplikację Hype Hunter, ściągajcie ją z Google Play albo z App Store, linki macie oczywiście na początku opisu, a my teraz przechodzimy do odcinka. Już jutro do sprzedaży trafia kolejne kolaboracyjne wydanie pomiędzy Nike i Travisem Scottem. Będą to Jordany 6 w beżowej kolorystyce, których przecieki widzieliśmy już od dłuższego czasu. Najbardziej charakterystycznym elementem tego wydania są dwie boczne kieszonki w każdym bucie. Do tego pojawi się również kolekcja odzieży, która prezentuje się tak samo dobrze. Cena butów to 1129 zł, więc jest wysoko, a premiera odbędzie się na aplikacji Sneakers jutro o godzinie 9. Mamy nowe, najdroższe sneakersy w historii. Zostały nimi Nike Air Yeezy 1, w których Kanye West wystąpił podczas okazjonalnego koncertu w czasie 50. rozdania nagród Grammy Awards. Zostały sprzedane za 1,8 miliona dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje jakieś 6 milionów 790 tysięcy złotych. Mocno. Kiedyś w ogóle na tym kanale robiliśmy odcinek o najdroższych sneakersach w historii, no i niestety teraz jest już nieaktualny. O Diadorze nie słychać zbyt często w środowisku streetwearowym, ale raz na jakiś czas pojawiają się jakieś kolaboracyjne projekty, o których warto wspomnieć. Najnowszym z nich jest model N9000, który powstał we współpracy z marką Patta. Akurat to wydanie nie wyróżnia się jakoś mocno, bo mamy tutaj czarną cholewkę z żółtym brandingiem, ale na pewno jest wykonane z najwyższej jakości materiałów. Premiera już jutro w sklepie internetowym Patta i w ich sklepach stacjonarnych. Społeczność Converse All Stars otwiera pierwszy wirtualny sklep na oceanicznym wysypisku śmieci z zamiarem zamknięcia go tak szybko, jak to możliwe. W Dniu Ziemi globalna społeczność twórców Converse spotyka się, aby zwiększyć świadomość na temat ważącej 80 tysięcy ton plastikowej wyspy oraz zaprojektować i sprzedać prototypy w duchu zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to, aby pomóc w ratowaniu oceanu. Wewnątrz wirtualnego sklepu Renew Labs, który jest dostępny pod adresem renewlabs.com, odwiedzający mogą zapoznać się z kolekcją zrównoważonych prototypów stworzonych przez ponad 40 członków All Stars. Wszystkie prototypy zostały zaprojektowane przy użyciu technik o niskim wpływie na środowisko. Można wybrać interesujący nas projekt i wpłacić donata, który zostanie przekazany do organizacji non-profit, która zajmuje się oczyszczaniem oceanów z plastiku, a jej celem jest usunięcie miliona śmieci. Dzięki wpłacie mamy szansę zgarnąć jeden z prototypów, ale niestety buty nie są wysyłane do Europy, więc wspominam o tym wszystkim raczej w ramach ciekawostki, bo sam projekt jest mega interesujący. Adidas prezentuje ostatni model z serii AZX, która zaczęła się pojawiać w poprzednim roku. Ostatnim wypuszczonym produktem będzie zupełnie nowy model o nazwie ZX 000 Evolution. Można powiedzieć, że stanowi on takie połączenie modeli ZX z EQT. Na sklepowych półkach pojawi się już 5 maja w cenie 549 zł. Jak ogólnie oceniacie ostatnią serię AZX? Sporo modeli przypadło wam do gustu, czy raczej nie bardzo? Piszcie. Reebok ostatnio wjechał z nowym, bardzo ciekawym modelem. Nazywa się Zig 3D Storm Hydro i jest już dostępny w całej czarnej kolorystyce na Reebok.pl. Oczywiście link macie w opisie tego filmu. Do tego zapowiedziane zostały już dwie kolejne kolorystyki. Trzeba przyznać, że wyglądają dosyć futurystycznie, co mi się bardzo podoba. Osadzone są na podeszwie Zig 2.0, a sznurówki typu Speed są częściowo zakryte przez osłonkę. Cena tego modelu wynosi 699 zł. Jak wam się ten model podoba? Bo ja osobiście czuję, że prędzej czy później do mnie trafią. Mamy przecieki nowej kolorystyki modelu LD Waffle, który powstał we współpracy z Sakai i akurat przy tej kolorystyce z tego przecieku jeszcze dodatkowo swoje palce maczała firma Undercover. Być może to kwestia światła, ale jakoś ta kolorystyka średnio mi siedzi i jak na potrójną kolaborację, to można było coś fajniejszego wykminić, ale poczekajmy jeszcze na lepsze foty. Na razie nie ma jeszcze żadnych szczegółów dotyczących daty premiery. Do sprzedaży trafią niedługo nowe wydania Air Force 1, które zmieniają swoje kolory pod wpływem światła słonecznego. Efekt w tym stylu można było już zobaczyć ostatnio w modelu Campus od Adidasa, ale tutaj Nike poszedł na całość i cała cholewka będzie nabierać kolorów, a w drugim wydaniu służ i zapiętek. Nie ma jeszcze dokładnej daty premiery tych wydań, prawdopodobnie pojawią się na przełomie wiosny i lata i na pewno szybko znikną z półek sklepowych.
I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Było troszeczkę mniej treści niż zazwyczaj jest w Bootgra News, ale muszę się tak jakby od nowa ponownie wkręcić w regularne wydawanie filmów na ten kanał i myślę, że się to uda. Tak więc zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i wpadajcie na mój Instagram, a ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!